Czy masz jakiegoś idola? Autorytet może w dziedzinie bardziej sportowego, bo w rapie to... Może nie tyle co idola, wiesz, bo tak jak mówiłem, ja nie jestem sportowcem, więc jakoś tam się nie wzoruję na sportowcach, tak? Ja po prostu trenuję całe życie, dla siebie trenowałem, ale na pewno jest parę nazwisk w boksie zawodowym, które po prostu bardzo szanuję, nie? Ale nie uważam ich za idoli. Dobrze. Miałem jednego w życiu kiedyś idola, za dzieciaka, bo później gdzieś mi przeszła taka, nie wiem, już jestem dorosłym mężczyzną, więc chyba dorośli ludzie nie wiem, czy mają idoli jeszcze w życiu. Tym bardziej, gdy dzisiaj ja się stałem już taką personą, że dzisiaj wiem, że to wbrew temu, czy tego chcę, czy nie chcę, to ja się stałem idolem dla wielu. Mm-hmm. Na pewno się stałem. Do młodzieży dzisiaj. Więc, ale kiedyś moim idolem był, mogę powiedzieć to do wszystkich, moim idolem kiedyś był Eminem. Też miałem kiedyś nawet włosy pofarbowane. Nawet powiem ci, że góra jest podobna do Eminema, nie? W sensie chodzi o czoło, czy co? Nie, fryzura, nie? Aha. Bo on kiedyś się tak obcinał. Ja to... kiedyś też sobie normalnie pofarbowałem włosy na blond, na któryś wakacje pamiętam. Tak byłem, naprawdę uwielbiałem jego muzykę.